Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję najnowszej myszki od firmy MadCats. Mowa tutaj o myszce RAT 1, czyli najnowsze dzieło, jedno z najnowszych dzieł, najmniejsza myszka, najlżejsza myszka i najbardziej odjechana. Ja wiem, wszystkie myszki z serii RAT, kiedyś Cyborg się to nazywało, jak to testowałem wiele lat temu dla wideotestów, były zawsze nietypowe. Wyglądały dziwacznie, zachowywały się dziwacznie. Mogliśmy tam wiele rzeczy konfigurować, zmieniać po swojemu. Również tak jest z myszką RAT 1. I tutaj, co ciekawe, możemy też jeden z elementów myszki drukować sobie na drukarce 3D, jeśli takową posiadamy. Ja niestety się jeszcze tego sprzętu nie dorobiłem, ale warto wiedzieć, że taka opcja jest. Myszka uzbrojona jest w dość dobry sensor, taką troszeczkę niższą wersję sensora optycznego Avago 30-30, czyli bardzo dobry optyk w wersji takiej light, powiedzmy, ale dający radę, zobaczycie to w testach. Mamy też oprogramowanie, więc myszka konfigurowalna. Co do wyglądu, co do wygody, zobaczycie za chwilę sami, jak to wygląda w praktyce. Cena jest, myślę, że dość atrakcyjna i ją sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tam zawsze są aktualne ceny sprzętów. Tak więc już bez przedłużania zaczynamy recenzję. Zapraszam. Przed nami MadCats RAT 1. Bardzo nietypowa myszka. To w sumie można powiedzieć o wszystkich myszkach serii RAT. Naprawdę są oryginalne, nietypowe, ale jedynka to już jest zupełny ewenement. Przede wszystkim mamy ponad 1,5 metrowy przewód w zielonej izolacji gumowej. Mamy też wtyk z logo MadCats, a poza tym myszkę składającą się z trzech części, moi drodzy. Za chwilkę Wam pokażę co jak, natomiast jeśli chodzi o specyfikacje, mamy tutaj sensor optyczny o wartości maksymalnej 3500 dpi i to jest sensor Pixart 3320, czyli budżetowa wersja sensora Avago 3030, Pixart 3030 już teraz, zapewniająca w niższej cenie naprawdę dobre parametry pracy, dokładność, generalnie sensor dość dobrze oceniany. Mamy tylko i wyłącznie przyciski tutaj, pierwszy, drugi, rolkę jako przycisk i taki suwaczek przód, tył. Więc nie ma tego zbyt wiele, ale wystarcza to w pełni do funkcjonowania tej myszki. Tego gryzonia możemy sobie w łatwy sposób rozmontować i mamy takie plastikowe zawieszenie. Jest to plastik, ale zobaczcie, jest to dość wytrzymałe, w zupełności wystarczające do grania. Mamy logo MadCats od spodu, bardzo gładkie, dobrej jakości ślizgacze, małe, ale naprawdę świetne. Do tego palm rest, czyli element, na którym nasza dłoń się opiera. Mamy tutaj, jak widzicie, dwie wartości, dwa takie ząbki, jeśli chodzi o regulację, więc może to być albo mniej więcej tak, albo tak. I powiem Wam, że te kilka milimetrów naprawdę robi wielką różnicę i zupełnie zmienia już ułożenie naszej dłoni. I na przykład lepiej się działa na tym bardziej z tyłu, natomiast jak ktoś będzie miał mniejszą dłoń, może być lepiej z tym z przodu. I naprawdę fajnie to się tutaj sprawdza w praktyce. Tak więc tak to wygląda i mamy całą bazę. Tutaj jest sensor, cały hardware. Mamy przyciski dobrej jakości, jak widzicie, z logo MadCats, z takim rysunkiem, klikające dość lekko, naprawdę fajne uczucie przy klikaniu. Mamy rolkę, która jest naprawdę dobra, gumowana, działa jako przycisk i działa lekko. No i jest ten taki dwukierunkowy suwaczek, którym możemy sobie tutaj jakieś funkcje zmieniać. Możemy to oczywiście zaprogramować przy pomocy oprogramowania. Mamy też tutaj ślizgacze 3. Również rewelacyjnej jakości. Więc ten korpus jest bardzo prosty. Myszka nie ma zbyt wielu przycisków, ale ma oprogramowanie i naprawdę można się tym fajnie pobawić. Sama myszka przede wszystkim jest też dokładna. I moi drodzy, zważymy teraz jeszcze tą konstrukcję. Sama sekcja z sensorem to jest jedynie niecałe 40 gramów, bo 37,
No i mamy około 50 gramów, więc naprawdę zdecydowanie najlżejsza myszka, z jaką miałem do czynienia. Tylko przód tutaj troszeczkę waży, reszta to już praktycznie prawie że nic. Podświetlenia Wam się nie pokażę, bo nie ma tutaj elementów podświetlanych, natomiast jest ciekawe, ona jest w kilku kolorach, występuje w różnych i tą część możemy sobie ściągnąć plan do drukarki 3D i sobie takie elementy drukować. Zobaczcie, tu jest też logo RAT. Mam też taki element wentylacyjny tutaj. Teraz moi drodzy, zobaczcie, jak moja dłoń na tym będzie leżeć. Mam tutaj o, ten palmrest do tyłu zrobiony. Weźmiemy sobie podkładkę, już Wam pokażę. Zobaczcie, praktycznie dobra jest nawet dla mnie przy dość dużej dłoni do takiego chwytu typu palm grip. Jeszcze tutaj mogę bez problemu klikać, mogę też claw użyć, wtedy jest troszeczkę lepiej, też mogę dłoń bardziej osadzić tutaj i korzystać w ten sposób. I zobaczcie, jeśli chodzi o ślizg, to naprawdę jest świetny w każdą stronę. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu, z tymi ślizgaczami jest to rewelacyjnie wykonane. Tak więc widzicie, że jest to tak, natomiast teraz przełożę to. Zobaczcie, cała podstawka poszła już w inne miejsce. Teraz jak położę moją dłoń, to zobaczcie, niby jest tak samo, a jest zdecydowanie bliżej. Moje palce już tutaj gdzieś wiszą, wystają. Czyli zmiana o kilka milimetrów, ale ten cały tutaj element idzie i trochę wyżej, i bardziej do przodu. I wygląda to już zupełnie troszkę inaczej. Przyjrzyjcie się teraz. I zobaczcie teraz, wydawałoby się, że szczegół, ale naprawdę wszystko zmienia. Tak więc ta konstrukcja od MatCats jest naprawdę innowacyjna i ciekawa. Przed nami oprogramowanie myszki MatCats RAT 1. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajnie rozlokowane graficznie to wszystko. Możemy wybrać jedną z wielu funkcji. Funkcje klawiszy, ulubione i custom. Czyli możemy tworzyć tutaj swoje komendy. Druga zakładka to settings. Możemy ustawić sobie tutaj wysokość DPI. Jak widzicie, najniższa to 250, potem mamy 500, 750 i 1000. No a potem leci to już w górę. Ustawimy sobie na 750. Mamy polling rate od 25 do 1000 Hz. A więc oprogramowanie dość skromne, ale funkcjonalne. I przy okazji robimy sobie teraz testy. Próbkowanie 1000 Hz bez problemu osiągnięte. 500 bez problemu. 250, zobaczcie, bardzo szybko to się stosuje. 250 ok. I 125. A zbierzemy program FAMOS Bench. Mamy te 125 Hz. 750, sprawdzamy. Mamy świetną tutaj linię pełną. Przełączymy się na wyższe DPI, damy powiedzmy 1500, OK, apply. I zobaczcie, również nic złego się nie dzieje. Sprawdzimy jeszcze maksymalną. Super, po prostu rewelacja, bardzo dobry sensor optyczny. Stawimy na 500. Zobaczcie, też nie ma problemu przy maksymalnym DPI. Sprawdzimy też jakieś bardzo niskie. Na przykład tą 250. Też jest świetnie. Ale moi drodzy, ciekawi mnie jedna rzecz, czy możemy sobie tutaj zaprogramować zmianę DPI, bo to by się przydało w tym momencie. Już sprawdzamy, są funkcje Windowsa, Keys, czy chyba DPI nie możemy tutaj niestety ustawić, sobie przestawić, a szkoda, bo musimy sobie ustawić jedno DPI, jesteśmy troszkę na to skazani. I na koniec jeszcze jako formalność testy paintowe, co my tutaj mieliśmy ustawione, 1250 i 500 Hz, dobra, sprawdzamy. OK. Angle snapping nie występuje, linie ukośne też są ok. Sprawdzimy precyzję. Powiem Wam, że całkiem.
jak na takim średnim DPI tej myszki jest dobrze. A powiem Wam, że jest naprawdę dobrze. Nic złego z sensorem się nie dzieje, nie ma żadnej akceleracji pozytywnej, negatywnej, angle snappingu i tak dalej. Po prostu jest wszystko z tym sensorem jak najbardziej w porządku. Zapraszam także na portal wavepc.pl, gdzie znajdziecie wiele testów, poradników i aktualności ze świata IT. Przede wszystkim macie tutaj mnóstwo moich recenzji. Pamiętajcie, www.wavepc.pl. Warto wejść. Zobaczymy jeszcze, jak ten gryzoń radzi sobie z parametrem LOD, czyli jak wysoko możemy go unieść, kiedy straci kontrolę. Kontakt z powierzchnią, po prostu sensor jest centralnie, więc umieszczam po jednej płycie na razie i sprawdzamy. Jedna płyta, jak widzicie, jest cały czas ruch. Dajemy dwie płyty i powiem Wam, że reakcja jest już minimalna, więc to nawet można by powiedzieć, że już praktycznie nie reaguje, czyli to będzie pomiędzy drugą a trzecią płytą prawdopodobnie. Dokładnie. Czyli nieco powyżej 2,5 mm jest ten próg reakcji. Tak więc parametr LOD w tej myszce jest dość niski, co może być plusem oczywiście dla wielu graczy. Moi drodzy, czas na podsumowanie. Na początku do tej myszki podszedłem sceptycznie. Pomimo, że znałem produkty tej firmy wcześniej, wiedziałem, że są dziwaczne. Tutaj to zaskoczenie było jeszcze większe niż zwykle, ponieważ myszka praktycznie nic nie ważąca o modułowej konstrukcji z elementem, który możemy drukować na drukarce 3D, czyli coś bardzo ciekawego, ale jest oprogramowanie, jest sensor optyczny bardzo precyzyjny, który działa, jak widzieliście, doskonale i to wszystko rozbija się o dość atrakcyjną cenę, która, biorąc pod uwagę jakość wykonania myszki, funkcjonalność, prostotę, a jednocześnie dość ciekawą formę tej myszki i precyzyjny sensor, daje nam po prostu dobry produkt. Jest to jakiś produkt, który w moim osobistym rankingu myszek spowodował jakąś rewolucję. Natomiast muszę tutaj uczciwie przyznać, że jest to myszka ciekawa, myszka dobra. Myślę, że myszka warta swojej ceny. Jeśli urzekła Was taka konstrukcja, myślę, że możecie spokojnie ją sobie kupić. Będziecie zadowoleni. Jeśli szukacie myszek większych, cięższych, z większą ilością przycisków, to zapraszam do innych recenzji. Na moim kanale jest tego naprawdę mnóstwo. Jest czym wybierać. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeśli recenzja Wam się podobała, subskrybujcie kanał, polecajcie go znajomym. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!